Paula, czy spodziewałaś się, jak dowiedziałaś się, że jesteś nominowana w województwie świętokrzyskim do tytułu najpopularniejszego sportowca w województwie świętokrzyskim, że znajdziesz się w dziesiątce, nawet na 8. miejscu? Szczerze mówiąc, nie spodziewałam się, bo jednak kolarstwo górskie to nie jest dyscyplina popularna, więc sądziłam, że kibice będą głosować przede wszystkim na piłkarzy, czy to nożnych, czy ręcznych. A nie na mnie. Niemniej jednak kilka razy sprawdziłam wyniki głosowania i byłam mile zaskoczona, no, tym bardziej dzisiaj. Fajnie znaleźć się wśród tych sportowców, których tutaj widzisz? Jasne, że fajnie. No to wielu sportowców, których dzisiaj widzę, między innymi piłkarze ręcznie, no to są osoby, które można powiedzieć, że znam w cudzysłowie, ale tylko z telewizji. I czy to osiągnięcie, 8. miejsce w naszym plebiscycie, będzie motywowało Cię jakoś do dalszej ciężkiej pracy, żeby za rok ponownie się tu znaleźć? Znaczy, powiem tak, ja nie potrzebuję dodatkowych motywatorów, ale takie wyróżnienia są zawsze bardzo miłe i mile widziane, natomiast no, mam wystarczająco dużo własnej motywacji i cieszę się tym, że współpracuję z ludźmi, którzy też dodatkowo mnie motywują, z moim trenerem Andrzejem Piątkiem, prezesem Zbigniewem Piątkiem. No dzięki nim też mam dodatkową motywację, a kibice, którzy wspierają mnie, czy to na trasie, czy właśnie w takich plebiscytach, oczywiście cieszy to, że oni są z zawodnikami. A co chciałabyś osiągnąć w tym 2013 roku, jeśli chodzi o Twoją dyscyplinę sportu? No ten rok będzie na pewno ciężki, bo pierwszy tak naprawdę już w pełni w kategorii elita. No ale mimo to nie chcę go spisywać ani na straty, ani odpuszczać. Mam nadzieję, że powalczę o obronę tytułu mistrzyni Polski, ale wiem, że o to będzie bardzo ciężko, natomiast no, satysfakcjonować będzie mnie tylko medal na Mistrzostwach Polski, a Mistrzostwa Europy i Świata, no to powiedzmy pierwsza piętnastka i pierwsza dwudziestka. Myślę, że to jest wynik realny w pierwszym roku, no i jednocześnie akceptowalny.